Witajcie, nazywam się Samotnodowcem, a to jest kolejny i zarazem już ostatni odcinek naszej serii. Zagrajmy w LEGO Marvel Avengers. Właśnie w tym odcinku powinniśmy skończyć naszą fabułę. Ostatnio właśnie tutaj walczyliśmy z Ultronem, będziemy tutaj oczywiście walczyć z nim dalej, a tutaj właśnie chciałem... uciąłem po prostu odcinek tamten, żeby po prostu się z wami przywitać, powiedzieć, że to już ostatni będzie odcinek. No i ogólnie tutaj skończymy naszą przygodę tej filmu ogólnie, bo tylko dwa tutaj zawiera filmy. No nie będzie taki zbytnio długie, no prawda, ale... Ale nie ma innego wyjścia. Ewentualnie jakieś może inne części jeszcze, następne Avengers wejdą, to może będzie kolejna gra, może dwójka. Właśnie ma wyjść Civil War, w którym właśnie wszyscy bohaterowie będą przeciwko sobie po dwóch stronach barykady. Ci, którzy właśnie będą chcieli żeby wszyscy wiedzieli, że oni są bohaterami, ujawnić swoją tożsamość, a po drugie ci, co właśnie nie chcą. A właśnie pomiędzy tych, którym nie chcą pokazać swojej tożsamości, będzie Kapitan Ameryka, a właśnie po drugiej stronie ci tych, którzy właśnie chcą, żeby ich tożsamość była znana, będzie Iron Man. No i właśnie będzie to takie właśnie starcie między Kapitanem Ameryką a Iron Manem właśnie. Nie, tutaj Ultronie ma być to właśnie... Miało być coś takiego, że to właśnie taki preludium do tego, nie? Bo Iron Man stworzył właśnie tego Ultrona. I się trochę tam właśnie pokłócili z Kapitanem Ameryką, ale to było takie w sumie, że ej, pokłóciliśmy się, to chodź teraz. Chodź, zniszczymy tego Ultrona. No dobra, to idziemy. No, to więc tak to było, to niezbyt takie fajne. Ale mam nadzieję, że w Civilu będzie to jakoś fajne rozwiązanie. I ogólnie na film czekam. No i LEGO pewnie też będzie jakaś gra z tego. Mam taką nadzieję przynajmniej. To było naprawdę prześwietne, jakby to zrobili LEGO jeszcze z tego. To naprawdę wspaniale by było. Dobra, musimy teraz uważać na niego laser. Dobra, a tak to będziemy... Użyjmy takiego właśnie podwójnego ataku. Ataku kooperacyjnego, można powiedzieć. No i dobra. Tam mamy właśnie tutaj ten złote. To ja chyba będę musiał to naszym Vision zrobić. Przy bardzo przy okazji też zdobyłem właśnie ten sobie pasek naładowałem True Avenger, prawdziwego Avengera, nie? Dobra, wytnijmy to. To nie wiem, jakiś domek czy co? Mniejsza z tym. Dobra, zagrajmy na tym. A nie, to mamy tym piorunem, znaczy Mjolnirem naładować. O kurczę, chyba Ultron nie lubi właśnie takiej muzyki, co? Bardziej chyba taką mechaniczną lubi. Dawaj! I proszę bardzo. Kurczę, ale w filmie było tutaj właśnie więcej bohaterów, nie tylko Vision i Thor. Chociaż na początku tylko, nie? Walczyli z nim. Właśnie z Ultronem, więc pewnie zaraz dołączą do nas pozostali bohaterowie. No tam widać ich w oddali jak walczą, nie? Więc pewnie zaraz tutaj do nas dołączą, do właśnie walki z Ultronem. O kurczę, Thora dusi. Trzeba będzie mu pomóc. Oczep się od niego. Kurde. What the fuck? To może jakoś nie. Thorem też nie, więc muszę tutaj znaleźć go jakiś
inny sposób, albo po prostu jakiś bug, nie? Chociaż nie, nawet go zaznaczyć nie mogę, więc dobra. O, wiecie co? Już wiem, kurczę, już wiem. Muszę tutaj ich załatwić, ale to nie to. Muszę wziąć ten właśnie młotek jego, żeby ten, żeby po prostu dać dla Thora, nie? I właśnie wyżej może ten młotek wziąć, bo on jest godny akurat. Jako jeden z niewielu. Chociaż w komiksach to Kapitan Ameryka też właśnie mógł podnieść ten młot. As long as there is life in my breast, I'm running out of things to say. Are you ready? Rhodey, get the rest of the people on board that carrier. On. Avengers, time to work for a living. What's the draw? This is the draw. If Ultron gets a hand on the core, we lose. Is that the best you can do? This is the best I can do. No dobrze, moi drodzy, czas walczyć. No jak mówiłem, tutaj wszyscy bohaterowie tutaj się połączył właśnie we wspólnej walce właśnie przeciwko Ultronowi. Tak tylko przy okazji, nie? Bo nie musiałem tego wsiąść, ale wziąłem, więc dobra. Dobra, musimy się tutaj połączyć siłę między Hawkeye'em i ogólnie tym i Quicksilver. Dobra. No dawaj, dawaj. Kurczę. A, bo najpierw musi chyba Hawkeye tutaj. Dobra, suwaj się. O proszę, jak super. No i do kolejnej grupki się tutaj przebiliśmy, naszych bohaterów. Do Iron Mana i Thora. Thank you.
Nie, tutaj nic raczej nie ma. Aha, dobra, czyli mam połączyć tutaj tora, siły Thora i Ironmana. No zobaczymy. Wow! Fajnie. Thor go naładował, nie? Tak jak właśnie wtedy, kiedy walczyli ze sobą, nie? Thor go naładował też. Ironman powiedział dzięki za naładowanie. Więc tak. Też Hulkiem spróbujmy tutaj troszkę ich powalczyć z nimi, porozwalać ich. Niesamowicie ich Thor, znaczy Hulk rozwala. Kurczę, się mylą mi już tutaj goście, ale to takie tam pomyłka. Dobra, moi drodzy, teraz ostateczna właśnie walka między Vision a Ultronem. Zobaczymy, jak to będzie zaprezentowane tutaj. Właśnie w konwencji LEGO. O, proszę! No, tak jak na filmie w sumie. I teraz w trzech... O! Mamy teraz Quick Time Event we trzech, tak? Zrobić na każdej ogólnie postaci. No fajnie, ciekawe jak to będzie. No i właśnie, Quicksilver został właśnie zabity, ginie tutaj. Ale oczywiście w konwencji LEGO tutaj zostało, nie? To wprowadzone do właśnie konwencji LEGO, czyli tam lody go zaspały czy coś. Thor, I'm gonna need you back in the church. You'll never be.
No i proszę, Ultron został pokonany. No jest to troszkę inaczej niż film, ale zgodzę się, że to w konwencji LEGO jest, w konwencji LEGO, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. No i dobra, kontynuujmy, a raczej zakończmy opowieść. On my mark. Now! Hey, big guy. We did it. The job's finished. Now I need you to turn this bird around, okay? We can't track you in stealth mode. You're the last one. You were supposed to be the last. I suppose we are both disappointments. You're unbearably naive. Well, I was born yesterday. So it doesn't count? No, it's more like a person lifting the hammer. Thank you. He can wield the hammer, he can keep the Mind Stone. Someone has been playing an intricate game and has made pawns of us. You think you can find out what's coming? I do. Besides this one, there's nothing that can't be explained. That man has no regard. I'm gonna miss him, though. And you're gonna miss me. It's gonna be a lot of manful tears. I will miss you, Tony. Yeah? Well, it's time for me to tap out. You all right? I'm home. How do we look? They're good. They're not a team. Let's beat them into shape. Avengers! No i właśnie, powstała nowa grupa żeniowa Avengers, nowa taka właśnie zastępcza. Jak zwykle u Marvela musi być scenka po napisach. No tak, ogólnie. No i moi drodzy, właśnie to, że została nowa grupa uderzeniowa Avengers stworzona, to właśnie zapoczątkuje Civil War, czyli właśnie wojnę cywilną między Iron Manem a Kapitanem Ameryką. Takie postacie się pojawia jak Spider-Man, Ant-Man i różne inne tego typu bohatera, więc nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że też się doczeka to jakiejś gry w uniwersum LEGO. I'll do it myself. Dobra, Thanos się pojawił na chwilę też po napisach. Tylko mogliśmy zobaczyć właśnie w filmie Strażnicy Galaktyki, jeśli on tam chciał swoje kamienie skończoności, przez które właśnie ludzkość miałaby mocne kłopoty, bo mogłoby właśnie zniszczyć wszechświat. Ogólnie można by było, Thanos mógł przez te właśnie kamienie nieskończoności, kryształy. No i cóż, moi drodzy, moja seria właśnie dobiegła końca, fabułę co wam przedstawiłem wszystkich filmów, naprawdę dobrze się bawiłem. No i cóż, czekam na kolejne gry z właśnie tego uniwersum, jeśli właśnie taki istnieje, uniwersum LEGO. No i cóż, moi drodzy,
Żegnam się z wami i do usłyszenia. When soul lies anxious by